chwilą mi brakuje w SimRace'u, że jak kończy się jedzie, to nie jeżdżą żadne inne pociągi. Tylko człowiek jedzie sam. No może to zmienię. Dobra, jakąś miniaturkę by się przydało kończę zrobić. Nie o to mi chodziło, nie o to, nie o to. No teraz lepiej. Pomoc dotycząca aplikacji Paint. Co? Nie no, już takie rzeczy trochę no to umiem robić. Super. Powiem, że... No, przytnij. 1900, no 22 na 1079 może być. Napiszmy to teraz, obrazy, maszyna. My zakończyliśmy ostatnio na odcinku 242. To będzie... Dobrze. Pięknie. No i mamy wjazd. W komentarzu pod filmem z maszyny jak to zrobić. O, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Sprawdzimy zaraz. Najnowsze komentarze. A tutaj nic nie widzę, żadnego komentarza pod filmem z maszyny. Niestety. Może się dodał w kategorię do sprawdzenia? Nie, też w kategorii do sprawdzenia nie mamy. Na owej kopie. Zanim coś się zacznie zmieniać. No dobrze. Nie, ja na razie nic nie dostaję, żadnego powiadomienia o komentarzu, póki co. Chyba, że pan dodał do którejś z premier. To wtedy mi się nie pokaże, będę musiał szukać. No dobra, znajdziemy jakoś, znajdziemy. Dobra, jeszcze z jeden kursik wykonamy do tego zarzeczenia. Z powrotem. Chociaż jesteśmy opóźnieni teraz o 10 minut. A byliśmy tylko o 7 na początku. No, jest różnica. Są dwa komentarze, ale YouTube blokuje i nie wyświetla. Ciekawa rzecz. Zaraz sprawdzimy jeszcze, może wyświetli. Dobra, ja stąd powinienem odjechać 50. Jest już 55. Tempomat, wyłącz ten tempomat, no. Proszę, wyłącz. Nie no, na pewno się wyłączy. Tego nie idzie wyłączyć, nie? Tego tempomatu. Mogę kręcić myszką, robić w prawo, w lewo. I nic. No dobra. Idziemy do drugiej kabiny i zaraz będziemy się patrzeć. Uruchommy. Prawe drzwi otwórzmy. Tylny pantograf opuśćmy. Światła załączmy. Kierunek dajmy do przodu. I wyluzujmy hamulec zespolony. Pięknie. Już się patrzymy. YouTube. Studio. Komentarze. Cztery na 5. To mnie właśnie zastanawia, że nic nie mam. Ciekawe. Cztery na 5 pan mówił, że pan dodał. Sprawdzimy 4 na... To jest 3 na 5. No zobaczmy 4 na 5. Komentarze. Nie ma żadnych. Wejdźmy w link do filmu. Przejdźmy na stronę. Nie, 0 komentarzy. 0. To ja nie wiem. To jest nie tak. Ustawienia. Kanał nie przeznaczył. Funkcje zaawansowane. Przesyłanie to nie. Uprawnienia też nie. Społeczność. Odlokowanie. Zatwierdzeni, moderatorzy, przesyłaj potencjalnie nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia. No dobrze, do sprawdzenia potencjalnie nieodpowiednie wiadomości z czatu? Nie wiem, czemu? Nie ma nic, tylko że ma ewentualnie przesyłać do zatwierdzenia, ale jeśli są jakieś linki i tak dalej, to ma mi przesyłać do zatwierdzenia, ale ja nic nie mam do zatwierdzenia. Z tym jest problem. Myślę właśnie, że pan link wstawił, to by się tam pojawiło, ale... Jak pan linków nawet by nie wstawiał, no to ciekawe. Czemu? Ty, no co jest z tym tempomatem, no? Znowuż tempomat się zepsuł. Ty, tempomat. No. 47, 40. Nie ma linków, są teksty. Jak ja kocham YouTube'a, po prostu. Jest też wspaniała aplikacja. Nie wiem, czy to dopiero po tym się doda, czy nie. Nie wiem. Widziałem, jak pan wchodził, że rosły wyświetlenia, to widziałem, że się pokazywały coraz więcej, ale... Nie wiem naprawdę, co się wydarzyło, nie? A chciałbym. Ja kocham te ścinki o maszynie czasem. Cóż. Tak to wygląda niestety. Dobra, dojeżdżamy do Zarzecza i kończymy na dzisiaj. Jakaś taka dziwna, krótka trasa, że się jedzie, jest jedna stacja po drodze i już od razu jest to Zarzecze. Dobra, drzwi. Ile minut opóźnienia? No, tylko 11. A to jest pociąg, co ma niby ludzi do pracy dowozić. No, 11 minut opóźnienia. Ludzie do pracy nie zdążą. No cóż, przecież będzie zły, ale nie na ludzi, tylko na kolej. Może nie wiem, może się przetworzą te komentarze, czy co, może jutro będą. Czy ludzie mi jakoś piszą, rzadko, bo rzadko piszą te komentarze, ale piszą. Są dodane dwa komentarze, a nie, to mi w ogóle nie wyświetla takiej informacji i pokazuje, że jest 0. Równe. Jeszcze raz, a nie wiem, czy teraz jestem w stanie to zobaczyć. A nie, teraz mi też pokazał. Przeczytaj dwa komentarze, a ja klikam tak, pokaż dwa komentarze. Więc to pokazuje broń dostępnych treści. Do sprawdzenia też mam brak dostępnych treści. Ciekawe. Do 40, do 20, znaczy się tu będzie, do 20. Nie wiem, jak tu rozumieć YouTube. No nie da się, naprawdę. Chyba najwyższy czas trzeba odejść z tej branży. Po tylu latach nagrywania tych filmów, bo tutaj YouTube coraz gorszy się robi. Nic nie zażyło. Zarządzaj. No. Właśnie. No dobra, jedziemy. A, znowuż ten wyłącznik szybki. No dajesz. No dajesz, żeś się wyłączył. Miałaj. No z 8 minut będziemy mieli jak nic. I znowuż wyłączyć szybki wysiad. No co to ma być? To jest coś źle zrobione sieć trakcyjna w tym Rawinowie do wieczora. W tym miejscu, nie? Bo tu zazwyczaj się jeździło już szynobusem, a nam się jechało dalej potem przez tą bezprądową, nie? Niezelektryfikowaną trasę. I widocznie sieć trakcyjna tu jest źle zrobiona. rzeczywistości też potrafi? Nie wiem, nie prowadziłem ja nigdy pociągu w rzeczywistości, więc nie mam zielonego pojęcia. Tu się często to dzieje, ale tylko w tamtym miejscu, nie? To nie, że nie wiem, losowo w jakimś miejscu to się dzieje, tylko właśnie tam. I co jadę, to coś się dzieje, nie? O, widzicie znowuż. Już trzeci raz pod rząd, nie? No teraz już trzeci raz pod rząd, nie? Się to wydarzyło. Dobra, a mój pan i kończymy na dzisiaj. Z drugiej strony przejmie od nas inny maszynista służbę, a jest zarzecza, więc ten ostatni kurs w stronę przeciwną wykona on już. My tylko otworzymy drzwi. Opuścimy pantograf, wyłączymy kabinę i załączymy hamulec. Nowy? Nie, nie załączymy, załączymy. Ja miał taki film, to muszę zobaczyć. Oglądam gościa. Oglądam. Kojarzę. No dobra. Gdzie był ten klawisz od tego pulpitu? Nie wiem. Dobra, inny maszynista se wyłączy. Więc tym optymistycznym akcentem zakończymy. A dzisiejszy Rajwanów odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, papa. Do widzenia, panie Mati. 22. Do następnego.